Siemaneczko ludziska, tutaj ponownie Pajter. I kto jeszcze? Ten właśnie znany ziomek, który się nazywa Piotrek. O nie, no jeszcze przyszedłem przez teleport na początek. No super, no rozpoczęcie. Jeszcze nawet nie wiem, gdzie mnie przeniesie, bo... No tam do starej bazy. Do starej bazy, o nie. Chyba zniszczę tamten teleport, wiesz? Dobra, skoro jestem w starej bazie, zobaczymy, czy tutaj jeszcze cokolwiek nam się przyda. Bo to na przykład już się nie przyda. Już tam wszystkie itemy poprzenosiłem prawie. Tak? Mhm. A czekaj, czyli chyba. Tutaj... Tu teleport jest Marcina jeszcze? Mój tam jest. Twój? Aha. Czekaj, bo mnie tutaj świnie prześladują. Idę na razie na swój z powrotem. No i dobra, zapraszamy na odcineczek, jak zwykle z Creativers, bądź nie wiem czy jak zwykle, ale w ostatnim czasie. Trochę tutaj gramy, chociaż muszę powiedzieć, samemu to jest bardzo nudno grać, nie wiem jak tobie, Piotr. Samemu ja to... nie wiem, nigdy samemu jeszcze nie grałem. No ja ostatnio grałem i wiecie, tak jak się zbiera te itemy, chodzicie po tym świecie, to kurczę, tak dziwnie w ogóle. Ej, mam jakieś echo, to od ciebie? Nie wiem, ja nic nie słyszę. No, patrz, mam jeszcze takie coś? Co masz? Ten log pusty? Mamy gdzieś to jeszcze? Bo nie mam tego znaleźć. To? O to coś? Nie, no. Raczej nie, tego nie zbieram, ale to znajdziesz... chodź ci powiem gdzie. Przejdź tutaj przez ten portal, tutaj. Czekaj, gdzie to było? Gdzieś to było, tu był portal jeden. Ten portal? Tutaj? Gdzie ty idziesz? Gdzie jest portal? Patrz, tutaj. Aha, no tak, tutaj, przejdź przez niej, tam jest las. I jak tam przejdziesz, w ogóle od razu mogę też iść z tobą, bo na tym odcinku w sumie możemy iść tutaj na nowy biom. To jest biom tak jakby mokradła, dżungla, gdzie tam można znaleźć jedzenie. No i potem je zasadzić. Chociaż w sumie widzieliście w poprzednim odcinku, jak sadziłem właśnie te nasze graty. Tutaj też możesz śmiało chodzić. Zobacz, tutaj masz pełno miodu. Wiesz, miód praktycznie też jest jedną z podstawowych rzeczy. Jak... Zobacz, tutaj fajne masz. Takie. W ogóle, skąd ja mam teraz miód, wyku? Lol. Ale czerwone drzewo takie jakieś jest fajne. Tu widzę grzyby. O, tutaj jeszcze masz te puste logi. Co z tego się kraftuje, bo nie wiem. Ja do tego domu chcę spróbować. I memowy właśnie go nie utowarzam w ten portal. To ja ci tutaj, kurczę... A już mam 3 na zbierantom. Ty, u mnie się odblokowało teraz metoda kraftowania, tylko czekaj, te moby mnie gonią. A... Nie chce mi się w ogóle ich bić. Ja tutaj jeszcze chwilę porozglądam się. O Jezu, tu jakiś ptak jeszcze świecący jest. O ja, ile tu kameleonów jest, oh my god. Czekaj, tu jest lód. Lód mi się przyda jak najbardziej. Czemu tutaj zamarza? Czy ktoś tu położył? Czemu tu jest lód? Nie wiem, ja na razie tutaj się przejdę, ale fajne te drzewo jest, no. Wildwood, aha. Tu jakieś bloki, czekaj, jak te bloki się nazywa? Dirt, a to jest zwykły dirt. A, tak a propos, zanim jeszcze tutaj dalej będę grał, skończyło mi się właśnie EQ i skraftowałem sobie diamentową właśnie rękawicę, o, właśnie lód. Boże, nawet nie mogę nic powiedzieć, bo mnie świnie tutaj nawalają. Zaraz wam pokażę, co do tego mi było potrzebne. Jo, ile tu jest tych kameleonów, świń. Czekaj, bo ja będę chciał parę itów nazbierać, ale one mi nie dadzą. Najgorsze jest właśnie chodzić tutaj po ciemku. No. O, jestem w pułapce, tutaj nie mogę wejść. Chcesz może tego dzikiego drzewa trochę? Nie. A liany są... Potrzebne są nam liany jeszcze? Nie wiem, dużo ich tam było, jak patrzę. Nie wiem. Skąd tego grabwood, tego liścia, tych drzew, nie wiem. Nie wiem, też nie wiem. Ja na razie trochę drzewa nazbieram, bo w ogóle drzewa to mało, co mamy. No ta rękawiczka jest epicka. I co jest jeszcze najfajniejsze w tej grze, to nie ma tak jak w Minecrafcie, że tutaj da się, bądź nie da się przede wszystkim przestawić game moda. No, czy ja mogę grać w spokoju, bo zaraz użyję tego miecza.
No nie mogę grać spokojnie, wiesz co? Dobra, poczekam na niego. Idziesz czy nie idziesz? Dziękuję. O ja, jeszcze ptak! Dobra. Ptak dał mi jakieś tam swoje żygi. Nieładnie to wygląda, sorry. O, nie mam miejsca w eku już nawet. Czekaj, włożymy to tutaj. Jest tu coś przydatnego oprócz skóry? To mogę wywalić i wezmę za to skórę. Tego to jeszcze mam sporo. Pozbieramy sobie tutaj trochę. Muszę się kół opróżnić, wiesz? Trochę tutaj pozbieram i zabiorę się za robotę naszych tych skrzynek, wiesz? Naszej bazy. No okej. Znaczy bazy. Wiesz, trzeba w końcu posortować i ty. Tylko by było fajnie, gdyby mi ktoś tutaj pomógł zrobić właśnie to pomieszczenie. Bo to jeszcze brzydko wygląda na razie. Dobra, ja się wracam, bo te moby tutaj nie dadzą mi grać. Przejdę tutaj jeszcze się innym razem w dzień. Bo tutaj jest strasznie dużo kwiatów i miodu, a miód to też jeden z potrzebnych składników na te najlepsze skrzynki. Już wam pokazuję na jakie, tylko gdzie one tutaj były. I to zobaczcie jak ten dom wygląda. Tu mam wszystkie itemy. Tak? Zrobiłeś ten dom? Właśnie będę go stawiać, bo chyba wszystkie itemy mam. No. Idziesz zobaczyć? Nie wiem. Idę, teleportuję się teraz do siebie. O, już ciebie widać. No, teraz było napisane, trzeba robić najlepsze ekstraktory, żeby był podwójny zysk z tego wszystkiego. Dobra, tylko czekaj, odłożę trochę itów, bo mam tu, czekaj, gdzie mam skrzynki. Na razie zrobię ten śmietnik, trudno. Na razie mi to niepotrzebne, potem najwyżej będę szukać, w razie co mi będzie potrzebne. Bam, bam, bam. A, z tego owoca właśnie jeszcze chciałem pokazać. Miałeś już ten owoc z tego ptaka Chizard. Gizard? W ogóle to nie wygląda jak owoc, to wygląda jak jakiś posiekany ptak, wiesz? No, ale co ja to muszę sam kłaść? Czekaj, patrzcie. Ale tu... bez sensu. Tylko nie mam paliwa. Muszę teraz, czekaj, miałem węgiel czasem? Miałem. Węgiel muszę sobie wziąć. To się przepala na takie coś i to można pić. A z kolei to właśnie ten miód przepalamy na to. A co tu jeszcze możemy robić? Ja myślałem, że to będzie samo kłaść, a ja tu muszę sam kłaść. Czekaj, mogę sztabki ironowe jeszcze przepalać na temporyt iron bar? What the heck? Czekaj, tu są... Aha. Zobaczę co to są za sztabki. Jakieś inne sztabki, dobra. To niech się wszystko przepala, a idę do ciebie zobaczyć co tu tam kombinujesz. Co to za domek? Nie wiem, coś mi tutaj każe kłaść. To samo ci się buduje? Nie, ja muszę. Dziwne to. Nie będę tak mówić, już lepiej. Ale fajnie to wygląda. Budujesz swoją chatkę? No poczekaj, bo tu mi pokazuje te bloki, co mam kłaść. Nie wiem, widzisz co też? Ja widzę właśnie w mini formacie, jak ty to robisz. Ale ten... Samo to się zamienia? Nie, ja to kładę. Aha. To pewnie jeszcze musisz mieć wszystkie bloki na ściany, nie? Ja wam pokażę co to w ogóle on ma za domek, bo tak, my to, jak to się w ogóle startowało, miało się wokół takie oto coś. Tylko czekaj, pójdę gdzieś miejsce sobie znajdę. O, takie coś, nie? I co, odklikałeś coś na to? Tak, trzeba uzbierać te oto wszystkie ity? Tak? No. I wtedy ten, co, wszystko nam się to samo robi? Mhm, nie. Czy to jest nasz teleporter?
Nasz teleporter jeszcze trzeba w środku włączyć. No i to niby się tutaj będziemy pojawiać. Aha, takie buty. To ja na razie to schowam. Zrobię to innym razem, jak zrobię swoją bazę. Wiesz co, ja to wyradziłbym też to gdzie indziej postawić. Postawimy to obok siebie, tam w tej jaskini, wiesz co? Byśmy zrobili specjalne pomieszczenie na własne teleporty, co ty na to? No fajne by to było. Byśmy tutaj najpierw ogarnęli skrzynki, a potem jakieś fajne pomieszczenia byśmy sobie zrobili, żebyśmy mogli ten... No się tepać, tak? Bo tu będzie i tak baza w tym miejscu. Tylko ja tutaj zacząłem kopać. Ale jeszcze nie skończyłem. Tutaj na razie nic nie potrzebne, nie wiem. Nie wiem w ogóle jak te skrzynki mam układać, Peter. Tak, ty tam chcesz, nie? Czekaj. Jakieś bloki, kurczę. Masz bloki jakieś? Jakieś ładne bloki by się przydały. Jakieś fajne bloki by się przydały. Czekaj, gdzie to była skrzynka z tymi wykopanymi blokami? Tutaj. Tylko najpierw zobaczę sobie, co ja mogę sobie skraftować. Co do tego będzie mi potrzebne. O lol. Fajne bloki są tutaj, różnego rodzaju bloki. To fajnie też wygląda. Akurat mam tego dużo. No to wygląda jak Stone Brick z Minecrafta. Wow, ale ich dużo mam teraz. Nice, dobra. Zobaczę jak to będzie się budowało. Tutaj jeszcze czeka na nas bardzo dużo roboty. No i to dużo masz. Zobacz, czy to będzie pasowało razem. Ale co niby? No, pasi. Ja bym zrobił takie rzędy. Znaczy rzędy. No w sumie tak. Czekaj, cztery. Na cztery, bo cztery. Czekaj. No, jeszcze tylko muszę się tutaj wzbić. O, dobra. Raz. Dwa. Dalej chyba nie dosięgnę, wiesz? A nie, też się da dosięgnąć. Też się da, zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. To super, ej, będę robił takie coś. Tylko, problem jest, jak postawić teraz skrzynkę obok skrzynki? Czy chyba ściany budować, wiesz? Piotr, ja tu zrobię wielką ścianę. No okej. Okay. Potem zaczniemy ity przenosić, co? No, potem to się nieśpiesznie, teraz. Tak, ale tak czy siak trzeba już trochę zacząć ogarniać. Tutaj będzie jakieś potem przejście, bo kurczę, wiesz jak to jest, bez sensu szukać po tych skrzynkach wszystkich rzeczy. Dlatego też tutaj trochę pobudujemy. Pap, 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 trochę ciemno, ale mam lampy. Muszę ci powiedzieć, fajnie się buduje, bo... Szybko dosyć. Dosyć szybko. Czekajcie, zapalę jakoś, jakieś światło. Chociaż prowizorycznie na razie. Bam. Tutaj z tyłu co innego będzie, także tutaj zostawię miejsce, bo aż w sumie takiego pomieszczenia to tego nie będziemy potrzebować. Czekaj. Pa, pa. Pa, pa. Czekaj, ta muzyka trochę działa mi na nerwy, że tak powiem. Bo ciągle to jedno i to samo leci. Nie wiem, nie da się zmienić płyty tutaj? Może i się da. O, od razu lepiej to wygląda, tylko, czekajcie, fajnie by było jeszcze dać... Ale psińco. Słucham? Psińco z tego domku. Brzydkie? Zrobiłeś to? No. Poczekaj, zaraz pójdę zobaczyć, czy się opłaca w ogóle to robić. Chyba nie. Postawię tutaj trochę skrzyneczek.
Ty, a może źle to robię, wiesz co by było lepiej? Chociaż nie wiem, czy by było lepiej. Na 5 rzędów się tutaj... Nie, no czemu nie? Gdzie ty jesteś na tam mody? Ja, te akurat rzędy co będą, to będzie 5 skrzynek każdego rodzaju, także duże pomieszczenie będzie nam potrzebne, także... Ale te dajesz też są nowe i drewniane. Nie, tylko są nowe, bo one ładnie wyglądają. Według mnie tak trochę latają. No latają, nie? Czekaj, tylko światło by się przydało, wiesz? Tutaj coś... A ja nie będę wiedzieć, jak to segregować. Patrz, na przykład... Co ja tutaj mam? Nie mam na przykład stone'a, ale sobie wykopię. To będzie łatwe. O, na przykład jak mam to... Gdzie ty jesteś? O, no, patrz. Dobra. No, dobra, odejdź. A ja nie wyskoczę. Że ci trochę rozwalę. Patrz, będziesz miał na przykład taki kamień? Czaisz? No, to do tego rzędu to. Tak, na przykład tylko to, no. Ale to kurczę, nie wiem. Trochę głupio, nie? No. To wtedy by dobrze działało, gdyby to... Nie no, 5 rzędów to jest zdecydowanie za dużo. Dajmy na to dwie skrzynki, i patrz, i tutaj zrobimy po środku może blok do następnej, co? Co ty na to? O, poczekaj, ja albo, bym... albo u góry, nie wiem. Daj no mi trochę na przykład 5 tych skrzyn. Masz. Wiesz co, jeszcze światło zapalę, bo tutaj strasznie ciemno jest. Bynajmniej... Ja bym robił na przykład, że tutaj drewno będzie. Tutaj bym kładł tak skrzynkę i później na przykład by można by było taki drugi rząd. Gdzie ty jesteś? Tutaj. I tutaj jeszcze coś. No, na przykład, no. Że to co jest na dole, to do tej skrzyni idzie to. Mhm. Nie wiem, tylko... Ale wiesz co to... Nie za bardzo. Możemy zrobić tak, tak patrz. W ścianie nie, w lipa. Lipa trochę, nie? No, tak trochę. Jakby to lepiej wyglądało. W każdym bądź razie tutaj, a zobaczymy jak tabliczki. Czy tabliczkami da się jakoś to... Da się. Podpisać. Napisywać. Właśnie. Idziesz zobaczyć ten domek taki? Dobra, to idę. Często domek nazwać. To idę. A, tu jeszcze... A propos, Jaśken tu jeszcze jest. Myślałem, że na awku. A nie, cały czas na awku jest. Przed chwilą się usłyszał coś tam. Udało ci się wszystkie ity zdobyć? No, taki trochę. Taki kwadracik? Mhm. Aha. I tu masz standardowe ity, tak? To... No, czyli teleport? Nie, no pomysł fajnie, nie? Fajnie to wygląda, ale takie jest za bardzo kwadratowe. O, Jaśken wrócił. Ale tak, wiesz, w jaskini w sam raz, Piotrek, czemu nie? Wiesz co, potem to zrobimy w jaskini. To fajnie będzie wyglądać, bo zrobisz pomieszczenie, ty go tak potem nie widzisz, wiesz? Ewentualnie inne budowle, o ile będziemy chcieli, to sobie pobudujemy gdzieś dalej, nie? Wiesz, w ogóle ulice, jakieś tam, nie wiadomo co, bo tu tak samo można budować jak w MC-ku. Dlatego też... A, czekaj, idę po te tabliczki. Albo po tabliczkę, czekaj, muszę najpierw zobaczyć, co na nie potrzebuję. Wcześniej je robiłem, a już zapomniałem. To nie to, że na pamięć wszystko. Półpłytki, te wióry i liny, Boże. Masz drzewo dużo? W skrzyniach na pewno jest, jak znajdziesz to, będziesz mieć. Mam... A ja coś wziąłem z sobą, jeszcze wodę. Niepotrzebnie. Czekaj, półpłytki, wióry. Teraz muszę wszystkie skrzynki przejrzeć. A gdzie jest ten? Ja się ten... Nie wiem, poszedł sobie gdzieś budować. Niestety z nami nie może nagrywać, bo ma mikrofon trzeszczący. Za bardzo. Czekaj, to było? Nie. Czekaj, chyba tak. Czekaj, wióry liany? Nie, to nie te liany. Gra w CS-a. Poszedł CS-a grać? Okej. Chyba. No nie wiem. Było napisane, że opuszcza serwer? Nie. Gdzie są te ity?
Chyba szybciej będzie, jak sobie to skraftuję. O, mamy już dwie tabliczki, dobra, tutaj. Tylko potrzebne mi jeszcze pół płytki drewniane. Ale tego też miałem sporo, wiesz? O, tu jest ile drzewa, wow. My tu mamy chwilowy śmietnik, wiecie? A, no. jeszcze jedno, czekaj, co tutaj było, to było. Jeszcze jedno. Odcinek znowu chyba będzie trwać godzinę. Nie, no nie będziemy tak długo No ale od czegoś trzeba zacząć, tak? Ja tu nie będę od razu pokazywał gotowców. Niech ludzie widzą, że my tutaj gramy, a nie... nie wiem, na gotowce, że tak powiem. W końcu to jest let's play, tak? Czyli się gra, a nie... Gotowcy, kurczę. Jak to już mówiłem, dobra, tu pokraftujemy parę rzeczy. Płytki mam, to teraz skraftujemy sobie te... Nie, linek nie mam, ale lipa. Czekaj, który wolny, który wolny... A nie, czekaj, tutaj było jeszcze... Kraftuję linki na razie, tylko to potrwa pewnie, zanim to się wszystko skończy. Jest gdzieś jeszcze wolny ten procesor? O co ty kraftujesz? No właśnie ity na tabliczki. Bo jakoś musimy przenieść te nasze ity, nie? Patrzę właśnie, jak to wygląda. Nawet spoko z daleka wygląda. Początki nie są łatwe. Jak się robią Woodrot? Pamiętasz, nie? Woodrot nie ma chyba tego. Jest. Woodrot? Drewniana ta łodyga jakaś? Ja tutaj nie widzę, żeby był... A jest, no to masz, zwykłe drewno, to właśnie ja to robię. Ile ci tego potrzeba, bo ja mam na wekół, poczekaj. Ile ci potrzeba? Nie wiem, 10 może. Czekaj, bo tego się nie da. Weź sobie i mi oddaj, co? Bo mi też potrzebne będzie. Tego się nie da tak o podawać inaczej. Ups. Ja to może schowam, bo to jest niebezpieczne. Ewentualnie mogę kilka sobie zrobić. Na linki długo będę czekać. To wiecie, w międzyczasie pójdę, zbiorę plony. Dobra, dzięki. Jest sobie to. Zbiorę plony. Piotrek, widziałeś już te? No, coś tam widziałem. Oh shit, czekaj. A, pobrałem nie to, co trzeba. Tutaj nasza cała masa potworów. Tylko nie wiem dlaczego. Niektóre rzeczy usychają. Nie wiem, co tu robić, żeby to nie usychało. Ty Piotrek, weź to zjedz. Gdzie ty jesteś? Do góry. Aha, patrz, to mi dodało sprinta. Gdzie ty idziesz? Aha. No szukam cię, do góry. Około tego beacona. Aha, co ty tam budujesz? Domek na drzewie? W powietrzu? No, do góry chcę dać szkło. Będzie ten... chmura w domu. Serialnie? No, może coś tam wyjdzie. Nie no, co ty? Chodź, ci dam coś, zobaczysz. A to w sumie na 5 minut. Wow! Na dół. O, prawie, żebym się zabił. Chodź tutaj, zobacz. Tutaj, weź, no ja ci... Weź ja to... Ja ci dobiję, będziesz mieć full. Weź to opieraj. Masz dodatkowy sprint. Z tego nasionka trzeba robić i na nowo posadzić. A no, a ja. Fajne, nie? Zrobię tutaj nasionka, bo... Bo trzeba zrobić wielką farmę. Jeszcze nie miałem czasu, żeby to zrobić. To wszystko. Mam te linki w końcu, czy nie?
Dobra, tu mam. Chyba mam wszystkie ity. Chciałem tabliczki. Tak długo kurczę, że właśnie trzeba spędzić czasu, żeby skraftować cokolwiek. Gdzie one były teraz? Oh my god. Ty, nie mogę znaleźć tych tabliczek teraz. Aha, dobra. Dobra, Piotr. No, co tam? Stąd. Dobra, zobaczymy jak to będzie. My tutaj porządkujemy sobie itemki. Czekaj, zobaczymy czy to się da na to postawić. Nie da się oczywiście. Shift, to się nie da. Też się nie da. Nie no, tak to głupio. Piotrek. Pomocy, no. pomocy. Nie wiem, co. Nie wiem, jakiś pomysł by się przydał. Zobacz jak to wygląda. O. A, fajnie. Bo za wysoko, te u góry będą za wysoko, zdecydowanie. A co za wysoko? Te skrzynki, wiesz? Aha, o to ci chodzi. Zrobię każdego rodzaju przydatnego po 3 skrzynki, ok? Będę je craftował aż... I napisy będą na czwartej. Czaisz to? Poczekaj. No chyba jakoś tam czaję. Zobacz, kładziesz to i potem zmieniasz nazwę. I kładę od razu stone'a, to będzie akurat wiadomo o co chodzi, widzisz? No to są przydatne rzeczy właśnie. Czekaj, tu weźmiemy magnetite jakoś. Lol, nie napisało? O, i tak chyba będziemy sobie... He, zniknęło. Skasowałeś? Nie. A w ogóle mogę dostać? Ej, mogę. Możesz. Ale nie. A nic nie kosztowało. No i dobra. Tak chyba zrobimy. Lagi są na ten serwer, musisz raczej ramu dokupić. Jak tutaj... He? Cicho, bo może by ktoś uwierzył. Właśnie myślę, co ty tam gadasz. Dobra, my tutaj sobie to wszystko pouporządkujemy. Mam nadzieję, że już w następnym odcinku będzie wszystko uporządkowane. Zobaczycie jak tutaj wykończymy te pomieszczenie, bo tak wiesz, zbudowania. Czy robimy... Ała, no co mnie bijesz? Nawet mnie to nie wiem. Zresztą zobaczymy jeszcze co nagramy. I tak już, kurczę, 28 minut gramy, dlatego też się żegnamy. I do następnego odcinku. Dobra. Cześć, Piotrek był trochę niemowa w tym odcineczku, ale to szczegół. Spać mi się chce. Spać ci się chce? No trochę. A co ja mam mówić? Dobra. Ktoś jak cały dzień się przy kompie siedzi. Ja cały dzień wróciłem z pracy, no. I dopiero, nie wiem, po 2 godzinach usiadłem, także cicho. Ty to, kurczę, do szkoły nie chodzisz, a grasz. Ja codziennie jestem. No. Ja od 8 mam szkołę, a to od 10. No dobra, ja tam lecę, do następnego razu, cześć. Dobra.